Halo, halo, w moim pokoju są szczury. Zróbcie coś z tym, natychmiast! A, tutaj gdzieś Wąski podobno pracuje. Idę do niego. O, Wąski. Widzę, że tutaj zarabia te centy. Podobno milionerem zostaje w tych Stanach. No i co by ty tu robić? Bo nie ma tak łatwo centem. Chodź, chodź, dam ci obiad. Tak, tak, już. Już cię Jacku oprowadzam. Za mną giełda, bo Manhattan został kupiony od Indian za $1000. Naprzeciwko nowojorskiej giełdy właśnie tutaj George Washington został mianowany w Nowym Jorku na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nowy Jork ma więcej ludzi niż 39 z 50 stanów USA. Jedna osoba rodzi się tutaj co 4 minuty. Nowy Jork to jedno z 10 najbezpieczniejszych miast na świecie. Średnio ginie tu tylko jedna osoba dziennie. Populacja Nowego Jorku wynosi 8,5 miliona ludzi. Masakra. Prawie co drugi Nowojorczyk nie pochodzi z USA. W Nowym Jorku na ulicach można usłyszeć ponad 800 języków, a 47% Nowojorczyków w domu używa innego języka niż język angielski. W Nowym Jorku kobiety mogą chodzić topless, pod warunkiem, że nie robią tego w celach zarobkowych. Na ulicach Nowego Jorku rocznie kręci się 40 tysięcy reklam, seriali i filmów. I jak na załączonym obrazku, tu się cały czas kręci. Nowy Jork był kiedyś stolicą USA przez 5 lat. W 1785 do 1790. Tak się buduje prestiż. Dwóch ze znakami, trzech stoi i patrzy, jeden tam w dole kopie i kasa leci. A powiedz, to chyba są związkowcy jacyś, chyba tak sobie tak pracują. To są tak zwani unioniści, unia, jak są w Unii, coś jak u nas, związki zawodowe, no to oni mają te swoje przecież zamówienia, nikt inny ich nie dostanie. A kasa? Panie, zatrzymanie znaku, Nowy Jork. Parki stanowią 14% powierzchni miasta. Najładniejsze parki w Nowym Jorku były kiedyś cmentarzami. Na przykład w Washington Square Park było kiedyś pochowane 20 tysięcy osób. Central Park jest większy od księstwa Monako. Czynsz takiej budki z hot dogami w Nowym Jorku rocznie wynosi $369 000. Do wydrukowania niedzielnego wydania New York Times potrzeba wyciąć 75 tysięcy drzew. Donald Trump, prezydent USA, w Nowym Jorku posiada 13 posiadłości. Za mną World Trade Center 1, najwyższy wieżowiec w Nowym Jorku. 541 metrów wysokości, 105 pięter. Jeśli jesteście Pokemonami z pokolenia X, w Nowym Jorku możecie kupić okulary do Snapchata, które wyglądają bardzo podobnie do tych, za $130 plus podatek. Tak by wyglądało, jakby mnie było na nie stać. Milenialsi, $130. Chociaż, patrzcie, jakie są podobne do zwykłych okularów. It's the same, no? To taniocha, to jest taniocha, państwo. Kupujecie $130 plus sales tax. Happy Friday, folks. My name is Lo, and I hope you enjoy. Mamy muzykę. Hello. Jest,
jeszcze jest występ gratisie. Nowojorscy muzycy w metrze przechodzą przez rygorystyczny proces selekcji. W metrze w Nowym Jorku grają tylko najlepsi muzycy. Nowojorskie metro przewozi dziennie ponad 5 milionów osób. Nowojorskie metro ma 468 stacji, 25 linii o łącznej długości 369 km. I metro nowojorskie jest czynne całą dobę. Nigdy nie wchodźcie do pustego wagonu w metrze. Musi być powód, że jest pusty. Władze Nowego Jorku pozbywają się bezdomnych w taki sposób, że oferują im bezpłatny bilet w jedną stronę do wybranego przez siebie miasta, pod warunkiem, że ci udowodnią, że mają tam zagwarantowane mieszkanie. W Nowym Jorku szacunkowo żyje i mieszka 2 miliony szczurów. Niektórzy uważają, że jest ich tylko 250 tysięcy, ale niektóre badania uważają, że jest ich nawet dziesiątki milionów. Miasto Nowy Jork planuje wydać 32 miliony dolarów na walkę ze szczurami. Co się dzieje? Dobra, słuchajcie, bo tu jest wszystko obmyślone. Te kratki, tak się śmieci tutaj zbiera. Ponieważ jak ciuchcia jedzie, nie? To zasysa powietrze i te śmieci wszystkie wlatują tu, w kratę. Więc ktoś to potem sobie po prostu bierze i wyciąga. Wszystko obmyślone. Halo, halo! W moim pokoju są szczury! Zróbcie coś z tym, natychmiast! W tym roku na miejską infolinię złożono 8355 skarg związanych z gryzoniami. Tak, zobaczyliście prestiżowy Nowy Jork. Zapraszam, jeżeli tu kiedykolwiek macie być szansę, wpadajcie, tak jak ja tutaj byłem na maratonie. Cenię sobie to miasto, tych mieszkańców i zapraszam. Jest magia. Jeżeli chcecie więcej materiałów z Nowego Jorku, czy o Stanach Zjednoczonych, ciekawostkach, wpadajcie na wąski kanał, a razem z Jackiem z Brooklynu pozdrawiamy Was serdecznie. To był wjazd na chatę do Nowego Jorku.